Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale CryptoMining, to Piotr Gaz z tej strony i zapraszam Was na naszą stronę internetową, gdzie w newsach znajdziecie parę nowych artykułów. A teraz przejdziemy, dzisiaj będą te parę newsów i dwa airdropy do odebrania, czyli macie, od razu pojedziemy z airdropami Universe DAO, drugi stage. Na pierwszy się nie załapałem, bo trzeba było walidować do akurat do Universe DAO, ale na drugi za sam staking Juno dostałem 10 sztuk. Mi się wydaje, że równy jest ten airdrop, bo na drugim portfelu też dostałem 10 sztuk, a tam było mniej Juno. Juno, Juno, no jak to woli. Albo używamy po angielsku, albo po ponglisza. Komu łatwiej. I nie, bo niektórzy, widzę, czasami są komentarze, że coś tam źle powiem, nie wyakcentuję po angielsku i ktoś się tam czepia, czy coś w tym stylu. Każdy robi jak uważa, a czy użyje po angielsku, czy użyje ponglisza, tak zwany popularny język angielski dla Polaków w Anglii w szczególności, bo bardzo nawet i Anglicy zaczynali to używać, to jest nieważne, liczy się sens przekazu, o co tutaj chodzi, że można airdropa odebrać. Także następny airdrop stage 3 będzie i stage 4 za Osmosis, walidowanie. I jeszcze Chihuahua, jeżeli się walidowało Osmo i Chihuahua do, chyba do nich właśnie. Jeżeli kto walidował, to dostanie jeszcze do następną część airdropa. To był snapshot 28 lutego, były robione. Następny Wind już też jest do odebrania. Ja już odebrałem Connect Wallet, gdy wystarczy. Already Climate, ja już sklejmowałem swoje tokeny. Jeszcze mi jest 84 dni do odebrania. To też jest na Juno Network. Skoczy Wam na portfel Juno na Kepler Walletcie. Także fajnie, dwa airdropy, które są obecnie do odebrania. Następna sprawa. Jakie tutaj newsy? Nie wiem, nie pamiętam, czy ostatnio mówiłem w tym filmiku, w ostatnim, że integracja jest Kosmosu przez Ingen Active z Polkadot, Big Integration, czy odwrotnie, ogólnie integrują się te dwa ekosystemy, jak Kosmos i Polkadot przez Ingen Active. I tutaj widzę, że jeszcze jest Moss Accelar i Macanbin. Macanbin, czy jak się on nazywa? Moonbin raczej, sorry. Moonbin, Moss. Także taki to jest dobry news, że się takie ekosystemy łączą. Airdrop dzisiaj właśnie ma wrzucić Mr. Hyde jakiś filmik o ZK Sync airdropie. Fajnie, będziemy oglądać. Tigrade już w końcu Mainnet na dniach odpala. Tigrade Mainnet odpali, także pamiętacie, robiliśmy tam testnety. Coś już chyba dostawaliśmy tego Tigrade'a, czy nie? Nie pamiętam już dokładnie, bo jest tyle tych różnych newsów, że szok. Evmosa, ekosystem, jakie portfele, jakie DeFi się tworzy, NFT, narzędzia, tutaj co jest. Co tu jest? Muszę się przyjrzeć. Protokoły tutaj. Okularów nie mam na nosie, to dlatego. Aqua, też tokeny, jakiś tu airdrop jest, ale trzeba sobie poczytać, wrzucę Wam ten artykuł pod tym. Ja jeszcze nie zdążyłem to poczytać dla kogo, bo to nie dla wszystkich. Następna sprawa. Yumi właśnie, Chip Gas, Like Speed, czyli szybka, i Like Green, czyli jest zielone, czyli jest ekologiczne, jest szybkie i tani gaz na Yumi. Ciekawe to w końcu, kiedy wystartuje tekst. Try Yumi. Next generacja DeFi. Zobaczymy. Jeżeli ruszy to wszystko, to będziemy sprawdzać. Na Sivchainie macie ważne głosowanie. Chodzi o to, żeby później był odstejkowanie 7 dni trwało, także jak przejdzie to głosowanie, będzie odstejkowanie 7 dni. Tutaj Raf mówi, że ja na Juno Swap Dexie jest para dodana USDC z Juno, pool 504 APR, pewnie już może spada niżej.
i Evo z domeniem, z domeny. Próbowałem tu, ale strasznie muliło. Także poczekam, jak to ruszy na spokojnie i sobie zrobię, bo nie wiem, może na początku jest za dużo ludzi, wchodzi i nie można tam nic zrobić dosłownie. Co tu jeszcze? A tutaj Crypto Future mówi właśnie, że dzisiaj właśnie kolejną część Comdexa będziemy odbierać. Przypomniał właśnie, dzięki bardzo, że przypomniałeś. Bo właśnie następna część jeszcze chyba jest czwarta i piąta do odbioru. I Asset Mantle będzie miał giveaway'a na OpenSea. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech sobie, jak odbierał tamtego airdropa wcześniejszego Asset Mantle i ma te tokeny, to niech sobie zainteresuje, wejdzie na ich Twitter i zobaczy, jaki to będzie giveaway na OpenSea. A to chodzi o ten airdrop. Także tyle w tym filmiku. Trzymajcie się i cześć!